kochani jesteś, dokładnie tak. Tak, bo was kochamy. Bo przyprowadziła nas tutaj wdzięczność i miłość. Wdzięczność, którą mamy dla Jezusa Chrystusa, który wyswobodził nasze życie, który wyzwolił nas ze śmierci, ze sileł diabła. I dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy osobiście pojednali się z Bogiem, osobiście zawołali do Jezusa Chrystusa i powstaliśmy ze śmierci do życia. I ta wdzięczność i to, że Jezus powiedział, idźcie i głoście, przyprowadziła nas tutaj, tutaj do was, do waszego świata. Przyprowadziła nas miłość do Jezusa i wdzięczność. I także miłość do was, aby ogłosić wam pełną Ewangelię. Abyście mogli osiągnąć życie wieczne. Abyście mogli pojednać się z Bogiem tutaj, dzisiaj. I mieć pewność zbawienia. Dlatego tu jesteśmy. Głosimy w wielu miejscach w tym kraju i w tym mieście. I będziemy głosić, dopóki nie wróci Jezus. I dzisiaj chcę ci powiedzieć, choć może już słyszałeś wiele o Jezusie, ale to nie jest ten Jezus katolicki, religijny. Jezus w ogóle nie był religijny. Jezus w ogóle nie był religijny. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, jak możesz pojednać się z Bogiem. Chcę opowiedzieć ci, jak ja to zrobiłam. To jest bardzo proste. Ja przez ponad 25 lat mojego życia tkwiłam w religii katolickiej. Chodziłam regularnie do spowiedzi, do komunii. I myślałam, że to jest jedyna droga. Myślałam, że tylko i wyłącznie ta droga doprowadzi mnie do nieba. A miałam wielkie takie pragnienie, aby znać Jezusa osobiście. Ale nie miałam pewności zbawienia. Spełniałam te wszystkie rytuały. Odmawiałam szereg modlitw, ale w moim życiu nic się nie zmieniało. Była pustka. Z zewnątrz byłam radosną dziewczyną, ale wewnątrz samotną i smutną. I wiecie co? 2 lata temu dotarły do mnie słowa prawdy. Dotarły do mnie słowa życia. Nie o Jezusiku, ale o potężnym Bogu. O Królu Królów. O wielkim Panu Panów. O Jezusie Chrystusie. Pamiętam, że wtedy przed Nowym Narodzeniem stałam jeszcze do konfesjonału i chciałam się wyspowiadać. I wiecie co? Ja wiem już wtedy, że Duch Święty mnie przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I słyszałam taki głos w środku. Nie musisz tam iść, bo ja zapłaciłem za ciebie. Nie musisz tam iść. Tylko moja prosta wiara, kiedy usłyszałam pełną Ewangelię, wystarczyła do tego, aby narodzić się na nowo. Uwierzyłam, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że krzyż jest już pusty, że On pokonał śmierć. On pokonał diabła raz na zawsze. Jedyny w historii świata wstał z martwych w ciele. To On jest wielkim kozakiem i to w Nim jest prawdziwe życie. I ja, teraz może ci się wydawać, bo twoje oczy i uszy są na uwięzi, że nie rozumiesz tej mowy. Ale wiecie co? Wystarczy twoje serce. Bóg widzi serce. Wystarczy twoje serce. Tak jak ja zawołałam, że chcę poznać Jezusa takim, jaki jest naprawdę, a nie takim, jaki mi religia go przedstawiła. I Bóg mi odpowiedział. Bo Bóg widzi i słyszy. Widzi twoje serce. Słyszy, kiedy do Niego się zwracasz. Słyszy. I ja zawołałam z głębi mego serca, że chcę Go poznać prawdziwego. Prawdziwego. I przyszła odpowiedź. Ja uwierzyłam w dzieło krzyża. Uwierzyłam w pusty krzyż. Jezus Chrystus spłacił należny mój dług.
i przez Jego świętą krew. Ja jestem dzisiaj czysta, jestem dzisiaj sprawiedliwa, że Jego uczynki są mi przypisane. I ja, kochani, uwierzyłam w to, że On prawdziwie wstał z martwych i wezwałam Jego imienia nad swoim życiem. Ustanowiłam Go swoim Panem i Zbawicielem i narodziłam się na nowo. I narodziłam się ze śmierci do życia. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. On jest moim jedynym ratunkiem. Ja wzięłam to przez wiarę. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa. Że nie zbawi Cię odmawiany różaniec. Nie zbawi Cię spowiedź. Nie zbawi Cię ksiądz. Ty staniesz przed Trybunałem Chrystusowym. Ty staniesz, Ty odpowiesz za to, co zrobiłeś z tą prawdą o krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa. Czy oddałeś Mu swoje życie? Czy uczyniłeś Go swoim Panem i Zbawicielem? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Synowie i córki pokoju, synowie i córki Jezusa Chrystusa stoją dzisiaj przed Tobą i mówią Ci, niech te słowa brzmią w Twoich uszach. Niech te słowa, które dzisiaj wysprowadziliśmy do Was, brzmią w Waszych uszach i Waszych sercach. Musicie narodzić się na nowo. Musicie tutaj za życia pojednać się z Jezusem Chrystusem, pojednać się z Bogiem przez krzyż i zmartwychwstanie, przez świętą krew Jezusa Chrystusa. Jest to dzisiaj dla Ciebie dostępne. Wezwij dzisiaj imienia Jezus nad swoim życiem. Zapewniam Cię, jeżeli zrobisz to szczerze, uruchomisz swoją wiarę, to będziesz dzisiaj miał pewność zbawienia. Będziesz miał pewność, że wypełni Cię Duch Święty. Zapewniam Cię dlatego, że ja tak zrobiłam i w mojego martwego ducha Bóg tchnął swojego świętego ducha. I dzisiaj jestem człowiekiem zbawionym. Mieszka we mnie Święty Duch. Dzisiaj mogę też modlić się z Tobą. Mogę dzisiaj, wierzę w to, że na tym bazarze dzisiaj są ludzie, których dotyka pełna Ewangelia. I wierzę w to, że dzisiaj z tego bazaru wyjdą ludzie, którzy narodzą się na nowo. Ja to, Ojcze, proklamuję. Ja to proklamuję teraz nad tymi ludźmi. Nowe narodzenie na tym miejscu. Nowe narodzenie na tym miejscu. Nowe narodzenie na tym miejscu. W imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci, że podcinamy nogi diabłu na tym pasażu. Dziękuję Ci, Ojcze, że ten teren należy do nas. Dziękuję Ci, Ojcze, że ten teren należy do nas. Uwielbiam Ciebie, Ojcze, za każdą osobę, która dzisiaj narodzi się ze Świętego Ducha. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. Boże aniołowie, posyłam Was do tych ludzi, którzy wstydzą się do nas podejść, ale porusza ich prawda Ewangelii. Posyłam Was teraz, Boże aniołowie, abyście zabezpieczali to słowo w tych ludziach. Teraz, przez moc imienia Jezus. Amen. Amen. Jeżeli ktoś z Was choruje, kochani, jeżeli ktoś z Was choruje, przyjdź na to miejsce, przyjdź do nas, uzdrowimy Cię. Nieważne, ile masz lat, jak wiele lat boli Cię noga, jak wiele lat borykasz się z rakiem, to nieważne. Dzisiaj możemy Cię uzdrowić. W imieniu Jezusa jest moc, jest prawdziwa moc. Jeżeli chcesz doświadczyć Bożej mocy, jeżeli chcesz doświadczyć uzdrowienia, przyjdź tutaj, przyjdź tutaj. Zostaniesz w pełni uzdrowiony. Może chorujesz na reumatyzm, może boli Cię noga, może złamałeś nogę, masz chory palec. Nieważne co, w ranach i sińcach Jezusa jest pełnia uzdrowienia, jest pełnia uzdrowienia, jest pełnia uzdrowienia. Przyjdź po swój cud, przyjdź po uzdrowienie. Teraz jest ten czas, teraz jest dzień zbawienia, teraz jest dzień wolności, teraz. Amen. Amen.